944 718 czy 911 na krzemionkach aż roi się od Porsche. Ta legendarna marka zdominuje ten odcinek programu Ale Auto. O historii, ciekawostkach i modelach Porsche porozmawiamy z wiceprezesem zarządu Porsche Club Poland, Michałem Błaszczykiem. Michał, skąd na krzemionkach wziął się kilkadziesiąt Porsche'ków? Jesteśmy w tej chwili na zlocie Porsche Club Poland Classic, czyli samochodów klasycznych modeli. Trzy dni, różne miejsca w Świętokrzyskim, kończymy w krzemionkach. A dlaczego Świętokrzyskie? Bo to jest fajne miejsce na ziemi. Jesteście zgraną paczką. Czy mógłbyś opowiedzieć coś o tym klubie? Porsche Club Poland to jest stowarzyszenie, to jest oficjalny klub Porsche w Polsce. Kluby Porsche od lat 50. już tak naprawdę na świecie. Kilkaset tysięcy ludzi w Stanach, kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. 15 lat temu, w 2003 roku, zrodziła się idea klubu polskiego. Wtedy to nieformalny klub miłośników marki Porsche, który już istniał kilka lat, uzyskał certyfikat Porsche AG, czyli w tym roku mamy 15-lecie klubu. Tak jak powiedziałeś, fajna zgrana paczka. Powiem tak, grupa pasjonatów marki, ludzi, którzy no, dosyć mocno są zarażeni tą marką. Nasze motto to jest: łączy nas ta sama pasja, tak? Bo jesteśmy bardzo różni, robimy różne rzeczy zawodowo, pochodzimy z całej Polski, z różnych miejsc. Ale generalnie rzeczywiście łączy nas marka Porsche i trochę miłość, nazwijmy to, do tej marki. Okej, żeby należeć do waszego klubu, trzeba mieć po prostu auto, czy jeszcze jakieś trzeba spełnić odpowiednie warunki? Żeby być członkiem, żeby zostać członkiem klubu, musisz być posiadaczem samochodu marki Porsche, tak? Czyli nie musisz być właścicielem, może być właścicielem bank na przykład, ale i wiele samochodów, tych najdroższych, to rzeczywiście bank, bo to są leasingi, tak? Więc stąd nie mówimy o własności, tylko o posiadaniu. I pewnego rodzaju gdzieś rekomendacja, tak? Ale to najczęściej bywa w ten sposób, że nie mamy jakichś stricte ciężkich reguł, nie wiem, zamkniętych, systemu rekomendacji, nie wiem, pięciu zgłoszeń kandydatów i tak dalej, nie. Zapraszamy wszystkich na nasze imprezy. Jeżeli przyjedziesz na naszą imprezę, zachowujesz się godnie, rozsądnie i to towarzystwo ci pasuje, to potem możesz zostać członkiem klubu. Michał, za kulisami dowiedziałem się, że masz kilka modeli Porsche. Jakie to auta i dlaczego dziś przyjechałeś akurat tym? Powiedziałeś na początku, że sprawuję funkcję wiceprezesa klubu i tak to jest prawda. Moim konikiem i to, za co jestem odpowiedzialny, to są pojazdy klasyczne i samochody klasyczne. Czyli w terminologii Porsche od pierwszego modelu Porsche 356, właśnie dokładnie do tego modelu, bo to jest ostatni model uznawany za samochód, za klasyczne Porsche, czyli model 996, tak? Pewnie za 10 lat kolejne modele już będą wchodziły, ale na dzień dzisiejszy to jest najmłodszy z klasyków. Jakie jeszcze modele posiadasz? Jak wspomniałem. Jest z tego kilka sztuk, okay. Ale taki najciekawszy, myślę, to jest pierwsze Porsche, które kupiłem 10 lat temu, czyli Porsche 912, short wheelbase, 3 zegary, 66 rok, czyli 52 lata w tej chwili, w zielonym butelkowym kolorze Irish Green, ulubiony kolor Ferdynanda Porsche i rodziny Porsche, to jest taka ciemna butelka. Miłośnicy angielskiej motoryzacji pewnie będą kojarzyć kolor British Racing Green, to jest dokładnie ten kolor. No i tam jeszcze kilka innych projektów, kilka samochodów jest. Okay. Michał, nieodzownym elementem naszego programu jest przejażdżka. Czy możemy? Myślę, że możemy zrobić małą rundę, bez problemu. Zapraszam.
czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej o aucie? Parametry techniczne, przyspieszenie, spalanie, wyjątkowość tego modelu? Wiesz co, to jest tak. Po pierwsze, zacznijmy od samego początku, czyli rocznik 2003. Oznaczenie modelowe 996, model poliftowy. Pierwszy model to było 3.4, w ogóle pierwsze Porsche 911 chłodzone, silnik chłodzony cieczą, czyli nie mamy silnika chłodzonego powietrzem Boxera, tak jak było wcześniej, tylko mamy silnik chłodzony cieczą. Pierwsza edycja od 97-98 roku, 97-98, 3.4 silnik, to już jest 3.6 po lifcie, tak zwana jajecznica, czyli mamy te światła z przodu, które wiesz, połączone są z migaczami. Dla purystów porszowskich 11 to było świętokradztwo, że coś takiego się ukazało i pokazało. Może w prawo. Natomiast to, co ciekawe, to typ nadwozia, tak? No bo wydawałoby się zwykłe Porsche 996, zwykła 11 z tych roczników, ale nie jest zwykła, bo mamy nad sobą gołe niebo. To jest 911 996 Targa. W 996 było wyprodukowane około 150 tysięcy sztuk 11. Targi było wyprodukowane tylko 3600 sztuk, więc to jest jakby wyjątkowość tego samochodu. Pozostałe parametry identyczne, tak? Tu jest napęd na tył, 320 koni mechanicznych, przyspieszenia, nie wiem, 5 z hakiem, spalanie duże, w zależności od tego, jak się jeździ. Ekonomiczna jazda, spokojna, poza miastem, to pewnie te 11 litrów. W mieście, w korkach, jeszcze gdzieś tam z nogą, ten samochód, który prowokuje, żeby sobie minimalnie sobie go dodusić. No to jest pewnie 15-16, na torze to jakby góry nie ma, tak? To może być 20-25, okay. Ile sobie wymyślimy, tak? Jak ostrożymy. Plus minus? Co? Szczerze mówiąc nawet nie wiem, w tej chwili zabijesz mnie tym pytaniem. Ale spokojnie ta moc wystarcza, żeby tak, jeżeli chodzi o tą moc, to jakby wiesz... To jest to, co daje ten samochód, jeżeli chodzi o moc, tak? Okay. Czyli jeżeli potrzebujemy mocy, ona się w każdym momencie pojawia, tak? Mamy skrzynię automatyczną, bardzo wygodna skrzynia, Tiptronic, ale mamy też manetki na kierownicy. Możemy sobie tutaj... Skrzynia Tiptronic, czyli możemy sobie redukować, słyszymy, silnik zupełnie inaczej pracuje, tak? Pięciobiegowy. To jest pięciobiegowy, tak, pięciobiegowy Tiptronic. Znowu puryści mówią, że to jest jak Porsche 911 do manual i tak dalej, ale ja jednak sobie cenię wygodę i to jest samochód, który jest w pewnym sensie takim daily driverem, tak? On jest stosunkowo młody, ma 15 lat, wszystkie parametry auta nowoczesnego. I to auto spokojnie do jazdy na co dzień się nadaje, a w jeździe na co dzień automat jest świetną rzeczą. Bardzo wygodne. Jakaś wyjątkowość? Znaczy, wiesz co, auto kupiłem przez przypadek w ogóle, bo ja się śmieję, że auta mnie nie szukają. Znaczy, że ja nie szukam aut, tylko auta szukają mnie trochę. Mhm. Ja na przestrzeni 10 lat już kilka tych Porsche'ów miałem, różnymi modelami jeździłem. W zeszłym roku rozstałem się z Porsche Boxster 986 tej generacji. Pieszczotliwie nazywany arbuzem. Każdy samochód mój ma jakąś ksywkę wymyślaną przez moje dzieciaki. Jakie plany na ten rok? Macie jeszcze jakieś konkretne... Klub działa prężnie, bo mamy stronę internetową, oczywiście mamy forum. Forum jest takim pierwszym miejscem, gdzie ludzie, którzy interesują się marką Porsche i używanymi samochodami, klasykami zaglądają. Mamy kilka tysięcy użytkowników, bardzo wysoko się pozycjonuje, więc jak tam... ludzie bardzo często trafiają na to forum, tak? To jest takie pierwsze miejsce styczności z klubem. Potem imprezy pucharowe. Mamy 4 eliminacje pucharu Porsche Club Poland, gdzie się ścigamy na torach wyścigowych w Polsce. Mamy imprezy zagraniczne, wyjazdy Porsche Exclusive, Porsche Club Poland Exclusive, wyjazdy na tory zagraniczne. Uczestniczymy w wystawach pojazdów zabytkowych bardzo często. To są takie imprezy jak Autonostalgia w Warszawie, czy Retro Motor Show w Poznaniu jeszcze w październiku w tym roku. Więc sporo tych imprez się dzieje. Miałem okazję tam zobaczyć, powiedzmy, czy na stronie, czy też trochę
Dowiedziałem się, że również macie takich w waszym klubie, powiedzmy, że takich ambasadorów, takich członków... honorowych. Honorowych, tak. Członkiem zwykłym może zostać posiadacz, tak jak już mówiłem wcześniej, właściciel samochodu Porsche. Członkowie honorowi, mamy kilku członków honorowych, no to są osoby, tak naprawdę ikony związane z marką Porsche w Polsce, tak? Widziałeś pewnie tam nazwisko pani Maryli Rodowicz. Pani Maryla Rodowicz, fanka Porsche, pierwsze Porsche w Polsce, czy jedno z pierwszych Porsche w Polsce, model 914, potem się przesiadła na 911. 911 jeździła kilkoma generacjami, dzisiaj podobno jeździ już Porsche Cayenne, ale ostatnia 911, którą jeździła Maryla Rodowicz, w ogóle jest u nas w klubie. Jeden z klubowiczów odkupił ten samochód od pani Maryli Rodowicz. A czy dzisiaj było? Dzisiaj na zlocie nie było. To jest Ruby Red, taki czerwono-wiśniowy model 997, bardzo ładne auto, w idealnym stanie po pani Maryli. Jeden z klubowiczów tym samochodem jeździ. Drugi członek honorowy, pan Sobiesław Zasada. Sobiesław Zasada, rajdowy mistrz Europy z 67 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie właśnie zdobycia tego tytułu. Notabene zdobył ten tytuł na samochodzie Porsche 912, czyli na tym, o którym ci opowiadałem, o tym zielonym Irish Green w 67 roku. Potem został kierowcą fabrycznym Porsche, potem był kierowcą testowym, potem był producentem, w ogóle kooperantem dla Porsche, bo produkował taki model Porsche 911 Junior w latach 80., czyli dzisiaj tego jest dosyć dużo na rynku, ale mówimy o samochodzie w jakiejś tam skali z silniczkiem elektrycznym, wtedy spalinowym 30 cm sześciennych. I te samochody były sprzedawane w sieci dealerskiej Porsche na świecie. Dzisiaj te samochody kosztują ponad w idealnym, dobrym stanie ponad 10 tysięcy euro, które pan Sobiesław Zasada produkował w Polsce. Więc pan Sobiesław Zasada też jest członkiem honorowym klubu. I dzisiaj na imprezie był samochód, którego pierwszym właścicielem był pan Sobiesław Zasada. Okay. Czerwone Porsche 964, na które zwróciłeś uwagę pewnie. To samochód pana Sobiesława Zasady. Wyjątkowa przejażdżka, tak jak wyjątkowe Porsche. Michał, jak dbasz o samochód? Karoserię, silnik, wnętrze? Specjaliści czy bardziej sam? Z braku czasu niestety specjaliści. Okay. Chciałbym robić sam, ale niestety człowiek pracuje, czasu jest mało, więc mechanika, zaufane warsztaty. Porsche jest samochodem trudnym, jeżeli chodzi o obsługę, tak? Więc tutaj naprawdę warto albo oddać do stacji autoryzowanej, albo do warsztatu, który wiemy, że się specjalizuje. Na szczęście w klubie mamy panel wymiany informacji, więc wiemy, które warsztaty dają radę, a które nie. Więc zdecydowanie zaufany warsztat. Jeżeli chodzi o konserwację, to znowu zaufana osoba od konserwacji, która jest w stanie samochód ogarnąć, doprowadzić do takiego stanu. Michał, kluczowe pytanie, którego nie zadam na początku. Skąd pasja do marki Porsche? Więc to z marką Porsche to jest tak. Byłeś małym chłopcem, miałeś pewnie matchboxy. Te matchboxy były różnych marek, ale w moim wieku kupowało się jeszcze w Pweksie po kilkadziesiąt centów i takie modeliki się pojawiały na półce, tak? Człowiek na nie patrzył, potem były plakaty, no ale w którymś momencie, jak już środki finansowe pozwoliły, no to się realizuje te dziecięce marzenia i 10 lat temu pierwsze Porsche kupiłem. Z każdym autem jest historia, ale tak naprawdę to wiesz, to są zabawki dla dużych chłopców po prostu. Michał, dziękuję za program. Dzięki bardzo. Prawdziwy pasjonat. Z kolejnym zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, dzięki bardzo. Do zobaczenia.